witam ponownie. Nie byłbym sobą, jakbym tego po prostu nie nagrał. Idziemy w kierunku dworca kolejowego w Świdnicy. Fajny klimat. Mijamy po drodze takie piękne kamienice. Tak, bo tu jest mniej więcej ten sam rocznik, 1901-1902. Na poprzednich kamienicach widziałem. Tam w oddali widać piękny krajobraz. Tak sobie zerkniecie. Szkoda, że tylko tu na tym monitorze ja tak słabo widzę. Tak sami określcie. Świdnica, duże miasto, stare miasto. Olbrzymie stare miasto. To muszę tyle powiedzieć. Starych budowli dookoła jest no full. Full. Gdzie by nie poszedł, w którą stronę są wiekowe, stare budowle. Na drugą stronę? Nie. Idziemy tędy, dopóki chodnik jest, to będziemy szli sobie. Tak, idziemy tutaj wzdłuż torów kolejowych, wzdłuż toru kolejowego. No, zaraz będzie parking. Tyle razy byliśmy w Świdnicy. Mówię, kurczę, a nie nagrałem dworca kolejowego. Jako kolejarz, kurde, jednak jest ta choroba zawodowa, te naleciałości. I postanowiłem sobie to jednak uwiecznić. Zresztą być może kiedyś, jak nam zabronią samochodami jeździć, to dobrze wiedzieć potem, jak sobie przyjedziemy do Świdnicy pociągiem. W co nie wątpię, bo być może akurat skorzystamy z tego kiedyś. Być może zaplanujemy sobie tutaj stąd wyjazd do Sobótki i z powrotem pociągiem. No, też można sobie. No, także atrakcji zwiedzania jeszcze przed nami kupa, bo mamy jeszcze zamiar zrobić, ale to już nie w tym roku. W planach mamy Szczeliniec, Skalne Miasto, to oczywiście Zamek Czocha, no, Czocha bym Bolków, Świnę, Zamek Świna. Co tam, może uda mi się Mokrzeszów, ten pałac, tą budowlę piękną nagrać. Przez Mokrzeszów dojeżdżamy praktycznie codziennie, jak idziemy gdzieś tam na szlak. Tylko oczywiście nie zrobię tego już dzisiaj, ani tym razem, to po prostu mamy w planach. Tu jest parking, ktoś chce jechać sobie, podjeżdżamy sobie tutaj samochodem z domu, idziemy, kupujemy bilet i sobie jedziemy. A tu jest i dworzec kolejowy, i widać i dworzec autobusowy. Także tak to mniej więcej się przedstawia. Ja pamiętam zawsze, jak za dzieciaka jeździliśmy, pamiętam, z rodzicami do Kowar, do rodziny, to też jak, czy do Szklarskiej Paręby czasami jechaliśmy, to też wszędzie pociągami się jeździło oczywiście. Dokładnie. No, to właśnie te widoki gór. Tu jest taki dworzec autobusowy. Tu jak widać na tym, na tablicy, Świdnica miasto. O, teraz będzie widać. Yeah.
idziemy, postaramy się parę rzeczy zrobić. Teraz trochę obiektyw skieruję do góry, bo tu siedzi dużo ludków, nie chcę nikogo w kadr łapać. Czego? Sady, sobudka. Nawet do Kijowa można. Przez Wrocław, Opole. Zaporizja. Tak, można jechać Dzierżoniów. Czekaj. Kopułka prawie. No właśnie, kopułeczka taka. No bardzo dobrze. Tylko musimy przejść podziemnym przejściem, tak, tak. Bo tam jest dworzec. Wiem. Tu żeśmy jak zwykle gafę strzelili, bo mieliśmy iść zupełnie inną stronę. Nowy obiektyw, muszę do góry. Nie chcę nikogo łapać w kadry. Ojej, po schodach schodzimy. Podziemnym przejściem. Czujemy gruszki. Tak. Niestety. Ale tu nie byłem, nie nagrywałem, także po co mam powielać to, co kurczę, ta Jelenia Góra, ta Elka. Proszę bardzo. Zawsze, kurczę, dobrze ścieżki sobie poznać. Tędy idziemy? Nie wiem, tędy raczej. O? Tak. Idziemy po schodach do dworca. Pięknie odnowiony dworzec. Wygląda. Tam jest nastawnia albo dyżurny, ciężko wyczuć, ale i przejazd. I teraz wchodzimy do dworca wewnątrz. Odświeżone, odnowione. Wrocławki Orzeł. I wychodzimy przed dworzec. Także dworzec zaliczyliśmy. Teraz wam pokażę dworzec z perspektywy czołowej, jak on wygląda od strony miasta. Fajne autko. Kalendryna. Teraz wam pokażę od strony miasta. Zaraz zobaczę, czy tutaj. O, tam widać się w oddali kościół. Ale to nie jest ratusz. To jest ratusz, wieża ratusza, a tak wygląda świetnica, ale nie, tu nie złapiemy, jeszcze dalej musimy iść. Idziemy z drugiej strony, jak przejdziemy, wiesz, chodź, idziemy teraz po kimbo tutaj, ruch. Bierzemy. No, tak się przedstawia właśnie dworzec kolejowy Świdnica Miasto, tak? Mhm. Świdnica Miasto. No, nawet sklep wędkarski mamy. Mhm. Też kopułka jest. No. No i
I to by było na tyle. Idziemy tutaj? Nie wiem, gdzie idziemy. Tu też jest taki mini park. Skwerek. Tak, taki skwerek jest. Czy bateria ciepła. W kamerze zaraz będę musiał wyłączyć. Ale jeszcze jest jej full, mamy full. Tu jest plan miasta. Można sobie stop klatkę zrobić i mapa jest. Tam jest przystanek, ale nie wiem, czy to jest stąd trolejbusy, czy to są kurde, ale chyba nie. Nie, bo tutaj nie ma linii. Ale na pewno autobusy. No i idziemy już z powrotem w stronę rynku. Idziemy do rynku, coś zjeść sobie i potem z powrotem na kwaterę i powoli będziemy się gotowić do drogi jutro. Tak wygląda. Tam na wprost jest więzienie i sąd. Dużo gmachów jest takich właśnie, o, NPK, bilety można kupić. No i to by było na tyle.